Bezradna jestem wobec urody, która zasiada naprzeciwko mnie. Wobec talentu przypuszczam też na szczęście. Jestem stara i nie jestem aktorką, więc ci nic nie zazdroszczę. No, hura, zazdrość to nie jest najlepsze uczucie. A często się z nim spotykasz? Powiem szczerze, że nie. Ja myślę, że szczególnie jest takie poczucie, że aktorzy tak sobie nawzajem zazdroszczą. No właśnie, bo mnie się tak wydaje, że jak słyszę, że ja moją najlepszą przyjaciółką jest koleżanka aktorka, tak się cieszę, że dostała tą rolę w teatrze i tu aż widzę, że ta żyła pulsuje, a ja nie. Zależy. To jest pytanie, myślę, bardziej o szczerość, ale powiem szczerze, że jest tak, może nie najlepsze słowo, ale jest taka fama, prawda, że jest takie poczucie, że aktorzy bardzo często się jakby rywalizują ze sobą i tak dalej, ale de facto w momencie, kiedy nawet przychodzisz na casting i masz to poczucie rywalizacji, no to jednocześnie nie stoi ta osoba naprzeciwko ciebie, tylko rywalizujesz jakby sama z sobą, ze swoimi lękami, próbujesz jak najbliżej być postaci, także ja myślę, że rywalizacja jako tako, ona jest, ale tak bezpośrednio ona nie jest odczuwalna, ponieważ nie jesteś bezpośrednio jakby w walce z kimś, prawda? Nie pojedynkujesz się na scenie przed producentem. Myślę, że najbardziej ze sobą się pojedynkujesz w momencie, kiedy jesteś na castingu. Czy ty byłaś kiedyś na rozmowie o pracę? Ale nie o pracę aktorską. Oczywiście. Nie o pracę aktorską. Jakąkolwiek inną pracę. Starałaś się kiedyś w życiu tak, żeby się utrzymać? Nie. Żeby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej do pracy. No tak, ale nie, rozumiem, nie w aktorskiej, nie. Tak? Tak. Czym się różni sytuacja castingowa od normalnej rozmowy o pracę, takiej kwalifikacyjnej, że przychodzisz, szef cię pyta tam, no, co ci się podoba, co ci się nie podoba, jakie są oczekiwania. Są jakieś różnice, czy to jest po prostu zwykłe, zdobywanie roli jest takie jak aplikacja na przykład na stanowisko sekretarki albo nie wiem, jakiekolwiek inne? Wiesz co, no mi się wydaje, że to chodzi najbardziej o doświadczenie. W momencie, kiedy przychodzisz do teatru, to przede wszystkim mówisz, no, panie dyrektorze, zrobiłam to, byłam tutaj, pracowałam z tym aktorem, zrobiłam to, chciałabym zagrać i tak dalej. A tutaj to zależy od takiego kierunku akurat. Ja miałam takie doświadczenie, że jeszcze będąc w szkole pracowałam w restauracji. No, nie miałam żadnego doświadczenia, po prostu powiedziałam, no, o, to potrzebuję pieniędzy, nigdy tego nie robiłam. Czy pan zechciałby, żebym pracowała w pana restauracji? To dokładnie było. Co było dla ciebie bardziej stresujące, rozmowa o przyjęcie do teatru, czy rozmowa o przyjęcie do knajpy? No myślę, że jednak rozmowa dotycząca pracy w teatrze albo na przykład rozmowy z reżyserem jest o wiele bardziej stresująca, ponieważ wiadomo, że bardziej ci na tym zależy, że to jest jednak coś, co się bardziej dotyka. Ale z drugiej dotyka. Strony do tego masz predyspozycję i masz talent. No sama mówiłaś, że do pracy w knajpie tak, może ale niekoniecznie. Ja myślę, że wiesz, że jest coś takiego, że jeśli ci bardzo zależy, to zawsze dochodzą nerwy. Ja najbardziej lubię przyjść na casting albo na tak zwane przesłuchanie, kiedy naprawdę mam takie poczucie, będzie nie będzie. No, dużo ode mnie nie zależy, bo de facto zależy od ciebie, ile będziesz w stanie zrobić oczywiście, ale to są takie, dużo wpływu nie masz na to już tak. Jesteś strasznie młoda jeszcze, chociaż strasznie w kontekście młodości to nie jest najładniejsze słowo, no ale takie mi przyszło do głowy, cóż, prostym dziennikarzem jestem. Jak zastanawiałaś się, czy nie wiem, może w trakcie przy okazji premiery w Ukryciu robiłaś sobie taki bilans na zasadzie, no, niedawno skończyłam szkołę, udało mi jeszcze się już to. Jeszcze nie skończyłam. Dostałam rolę teatralną do filmu w Ukryciu, byłam na trzecim roku szkoły teatralnej. Czy ile ci jeszcze zostało? Wiesz co, ja jeszcze mam, że tak powiem, zaległości w tej szkole, także, bo ja wyszłam z PWST, jak byłam na trzecim roku, i potem cały czas muszę napisać pracę magisterską, muszę wrócić do szkoły, ale a tak planujesz? Się składa. Oczywiście, że planuję, ponieważ nawet raz, że ja lubię tą szkołę, ja się cieszę, że ją skończyłam. Mogłam tam studiować bardzo dużo, 10 lat. Nie mogłam studiować, ponieważ ja w swoim życiu studiowałam 8 lat. Aha. Naprawdę na razie, na tym etapie mi to wystarczy, ale chciałabym skończyć, ponieważ to jest też zamykanie pewnych tematów. To jest zamykanie, to jest też jakaś wdzięczność w stosunku do tej szkoły. Mhm. A ja jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za ludzi, których spotkałam, za materiał, z którym się zetknęłam, za warsztat,
który mi dano w tej szkole. Także... O warsztacie, o tych ludziach, o oczekiwaniach, no i o tym bilansie, bo zakładam, że może chociaż jakiś tam wstępny zrobiłaś na kartce, to się udało, a to nie. No to się mrokę teatralnej. Czy powinnam zagrać? Czy powinnam wziąć pierwszy... Oscar, jakby... jeśli Oscar, to w 2015. Za chwilę wracamy do rozmowy. Nienasycenie jest też dobre, ale w momencie, kiedy nie odczuwasz wdzięczności za to, co cię spotyka w życiu, to jesteś cały czas biedny.